jestem Wilniukiem drugiego pokolenia. Zaciekawienie Wilnem, szacunek dla tradycji wileńskiej wyniosłem z rodzinnego domu. Mój ojciec bardzo tęsknił za Wilnem. Wilno żyło w jego opowieściach w naszej rodzinie. Także już w dorosłym życiu pogłębiałem to zainteresowanie. Przyjeżdżałem tu wielokrotnie. Bardzo ważne było dla mnie bycie w Wilnie w 1991 roku w trakcie oblężenia litewskiego parlamentu. Jeżeli pyta pani o to bycie Wilniukiem, to wydaje mi się, że z wileńską tradycją najbardziej kojarzy mi się otwartość i tolerancja. Taka była tradycja, na której powstała potęga polsko-litewska, w oparciu o którą zbudowano Wilno. I wydaje mi się, że z tego dziedzictwa warto czerpać. Ona jest też bliska mojemu aktualnemu funkcjonowaniu, bo jestem parlamentarzystą z Gdyni, pomorzaninem. Siła Pomorza wzięła się właśnie z tego miksu kulturowego, podobnie jak w dawnym Wilnie. Na Pomorzu mieszkają i rdzeni mieszkańcy tej ziemi Kaszubi i potomkowie Wilniuków i cała masa ludzi, która przyjechała z innych części Polski, tworzy to potężną wartość dodaną i jest takim generatorem rozwoju naszego regionu. Także to jest takie praktyczne przeniesienie, przynajmniej z mojej perspektywy, tradycji wileńskiej do naszego codziennego życia. Tak, bardzo mnie to ciekawi. Ja przez wiele lat opiekowałem się stażystami, którzy przyjeżdżali do naszego parlamentu. To dało mi możliwość kontaktu z młodzieżą wileńską i takie zupełnie inne spojrzenie na współczesne Wilno, zamieszkałe przez młodych Europejczyków, bardzo ciekawych ludzi o dużym takim potencjale twórczym i dużych aspiracjach. Także ten miks starego Wilna, starej tradycji i młodych, bardzo innowacyjnych jego obywateli, no jest niezwykle ciekawy. Także to mnie też inspiruje i daje taką motywację do dalszej pracy. Zespół Wileńska, oczywiście jestem fanem młodzieży wileńskiej i tego, co tworzę, jak już wcześniej powiedziałem. Ale ja uwielbiam chodzić po Wilnie. Przyjeżdżając tutaj przy okazji różnych zawodowych obowiązków, jak się nie da w dzień, to w nocy zawsze muszę odbyć długi spacer po wileńskiej starówce. Każde miejsce ma znaczenie, każde miejsce ma swoją magiczną moc. Kontemplując to też, no, przeżywam sporą emocję, ponieważ akurat tu na to miejsce nakładają się losy wielu pokoleń. Pokoleń ludzi, którzy budowali naszą historię, naszą Rzeczpospolitą, naszą przeszłość. I też czuję ten ciężar wynikający z tego, że my jesteśmy kontynuatorami tej tradycji i musimy jak najwięcej zrobić, żeby z niej jak najwięcej dobrego uzyskać.